Dzień dobry, nazywam się Dagmara Kubliczek, jestem doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Dzisiaj chciałabym Wam krótko opowiedzieć, jak sobie radzić ze stresem przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Kochani, przed Wami pierwsza bardzo ważna decyzja. Stoicie przed wyborem zawodu i przyszłej szkoły. Na pewno zastanawiacie się, jaki zawód wybrać i czy zawód, który wybierzecie, nie sprawi Wam zawodu. Myślicie, czy poradzicie sobie w nowej szkole z nowymi nauczycielami, z nowymi koleżankami i kolegami? Do tego, jak dołożymy jeszcze egzaminy, klasówki, odpytywanie przy tablicy oraz potencjalne jakieś konflikty z rodzicami czy kolegami, no to poziom stresu na pewno jest bardzo wysoki. A co to jest ten stres? Jest wiele definicji stresu, ale ja przytoczę Wam jedną z nich. Otóż stres jest to relacja między umiejętnościami radzenia sobie jednostki, a wymaganiami stawianymi jej przez otoczenie. Czyli inaczej można powiedzieć, że stres to reakcja organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania, czy fizyczne, czy psychiczne. Każdy z nas odczuwa stres w sposób subiektywny, tak? Dla jednej osoby dany czynnik może być stresujący, a dla drugiej nie. Na przykład takim czynnikiem może być klasówka. Jak ktoś jest przygotowany do klasówki, no to ten stres będzie bardzo niski albo w ogóle go nie będzie. A jak ktoś jest nieprzygotowany, no to już ten poziom może być bardzo wysoki. Kochani, stres nie jest zjawiskiem całkowicie negatywnym, tak? Bo gdyby nie ten stres, nie chciałby nam się nic robić, nie mielibyśmy motywacji do działania. Także on nie jest całkowicie negatywny, tylko najważniejsze, żebyśmy nauczyli się, jak sobie ze stresem radzić. Moi drodzy, kiedy tak naprawdę się stresujemy? Wtedy, gdy coś jest dla nas nowe. To jest zjawisko naturalne, że jak nie wiemy, czego się spodziewać, automatycznie czujemy lęk. Stresujemy się też, gdy coś nas zaskakuje, tak? Gdy coś nas przerasta, czyli nie radzimy sobie z czymś. No i oczywiście, kiedy podejmujemy jakąś bardzo ważną decyzję w swoim życiu. A czemu walka ze stresem jest tak istotna? Dlatego, że gdy nie radzimy sobie ze stresem, możemy mieć wiele problemów, tak? Zdrowotnych. Zobaczcie, jak stres wpływa na nasz organizm. Mogą wystąpić bóle głowy. Każdy z nas jest inny i inaczej odczuwa stres. Na przykład jedną osobę będzie bolała głowa, inną osobę może boleć brzuch, czy kręgosłup, czy gardło, tak? Mogą pojawić się choroby, tak? Bo mamy obniżoną odporność organizmu. Może pojawić się depresja, nerwica, zaburzenia lękowe. Mamy osłabioną pamięć, koncentrację, zaburzenie trawienia. Zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową, zaburzenia snu czy przyspieszone tętno. Zatem przejdźmy do meritum sprawy. Jak radzić sobie ze stresem? Moim zdaniem, w Waszym przypadku, jedną taką najistotniejszą metodą jest poznanie swojego własnego potencjału. Czyli przede wszystkim musicie poznać swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Czyli do jakiej pracy się nadajecie, jaki rodzaj pracy sprawi Wam przyjemność, tak? Czy wolicie pracować z ludźmi, czy bardziej z urządzeniami, maszynami, czy z danymi? Bardzo ważne też jest poznanie swoich wartości cenionych w pracy, osobowości zawodowej, swoich własnych kompetencji. Dzięki temu, że będziecie mieli już tą wiedzę, tak, poznacie świat zawodów, będziecie wiedzieli, jaką szkołę wybrać, czy liceum, czy technikum, czy szkołę branżową pierwszego stopnia, wtedy już nie będziecie zaskoczeni, tak? Czyli już wiedza to jest metoda radzenia sobie ze stresem. Odkryć wasz potencjał na pewno pomoże wam szkolny doradca zawodowy, a jeśli w szkole nie macie doradcy zawodowego, możecie zwrócić się o pomoc, na przykład do doradców zawodowych z jakiejś instytucji państwowej, na przykład tak jak do mnie, do doradcy zawodowego z OHP. Posiadam bardzo wiele testów do badania predyspozycji zainteresowań, tak, i preferencji zawodowych, różne ćwiczenia, które pomogą wam odkryć wasz potencjał. Kolejną metodą radzenia sobie ze stresem jest uprawianie aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna dotlenia wspaniale nasz organizm i powoduje wydzielanie endorfin, czyli hormonów odpowiedzialnych za nasz dobry nastrój, tak zwane hormony szczęścia.
Każdy z Was może sobie wybrać ulubioną, tak, dyscyplinę sportu. Może to być piłka nożna, mogą to być spacery, joga, bieganie. Każdy naprawdę może sobie wybrać, co sprawia mu przyjemność. Kolejną metodą radzenia sobie ze stresem jest zadbanie o odpoczynek oraz odpowiednią ilość i jakość snu. Także odpoczynek i sen doskonale regenerują nasze ciała. Musimy pamiętać, żeby spać odpowiednią ilość, czyli minimum te 7 dni to jest minimum. No każdy ma swoje predyspozycje, tak, swoje preferencje do ilości snu. Trzeba przewietrzyć pokój, tak, zmieniać często pościel, bo też jest to bardzo ważne, mimo że wszystkim się wydaje, że każdy to wie, ale czasami okazuje się, że jednak nie. Kolejną metodą jest zarządzanie swoim czasem. Trzeba się nauczyć, tak, zarządzać swoim czasem. Nie odkładajcie swoich obowiązków, swoich zadań na później, dlatego że potem wszystkie zadania się spiętrzą i będzie jeszcze trudniej nam poradzić sobie z tymi zadaniami. Nie kumulujcie w sobie negatywnych emocji. Macie prawo, tak, wyrzucić z siebie złość, smutek, wszystkie nienegatywne emocje. Możecie uderzać w poduchę, w jakiś worek treningowy, możecie krzyczeć, tak, możecie płakać, ale pamiętajcie, nigdy nie odreagowujcie złości na innym człowieku. Znajdźcie sobie jakieś hobby, czyli czynność, która sprawia Wam przyjemność. Może to być oglądanie ulubionych seriali, czytanie książki, czy chociażby właśnie jakieś gry, tak, planszowe, czyli taka czynność, która sprawi Wam przyjemność. Bądźcie wyrozumiali dla siebie i dla innych. Kochani, nigdy nie porównujmy się do innych osób, tak? Każdy z nas jest inny, zasługuje na szacunek. Tak, ma prawo popełniać błędy. Nikt z nas nie jest idealny. Nie ma osoby, która wszystko umie, której wszystko wychodzi, która jest lubiana przez wszystkich. Ktoś może być niesamowitym na przykład dziennikarzem, aktorem, ale na przykład ty będziesz lepszy, nie wiem, w śpiewaniu, rysowaniu czy w matematyce. Mamy prawo popełniać błędy, tylko musimy pamiętać, żeby na tych błędach się uczyć, żeby w przyszłości ich nie popełniać. Skoro mamy być wyrozumiali dla siebie, tak, to tak samo musimy być wyrozumiali dla innych. Dbajcie o jak najszersze grono rodziny, przyjaciół i znajomych. Przyjaciele i rodzina na pewno będą chcieli pomóc Wam rozwiązać jakiś problem, tak, czy doradzić w jakiejś sprawie, czy chociażby wysłuchać. Tak, jak nie macie żadnej bliskiej osoby, której moglibyście się zwierzyć, możecie na pewno udać się do szkolnego psychologa czy pedagoga szkolnego i także do doradcy zawodowego, który oprócz tego, że pomoże Wam wybrać zawód i szkołę, na pewno też będzie próbował i będzie chciał inne problemy pomóc Wam rozwiązać. Kochani, musicie nauczyć się też pozytywnego myślenia. Kiedy spotka Was w życiu jakiś zawód czy rozczarowanie, zastanówcie się, co byście w takiej sytuacji powiedzieli swojemu przyjacielowi. Przyjacielowi na pewno nie powiecie, że to jest jego wina, tak, że coś mu się nie udało, ani go nie będziecie krytykować, tylko na pewno będziecie chcieli go pocieszyć, wesprzeć. I wtedy tak samo musicie pomyśleć o sobie, czy jak Was spotka jakieś rozczarowanie, sami siebie musicie traktować jak własnego przyjaciela. Czyli musicie się właśnie pocieszyć, a nie krytykować. Dlatego, że krytyka bardzo często powoduje, że zamykamy się w sobie, na pewno zmniejsza się poczucie naszej wartości, nie wiem, jak sobie poradzić z tym problemem. A jeśli sami siebie traktujemy przyjaciela, chwalimy się, tak, to automatycznie mamy motywację do działania, żeby sobie z tym problemem poradzić. Stosujcie również techniki relaksacyjne. Słuchajcie muzyki relaksacyjnej, możecie uprawiać jogę, tak, jakieś ćwiczenia oddechowe, to słynne liczenie do 10 też pomaga. Spędzajcie jak najwięcej czasu na łonie natury. Spacerujcie po lesie, słuchajcie szumu lasu, szumu śpiewu ptaków, czy szumu nawet fal. Także wszelki kontakt z naturą jest wskazany. Oglądajcie filmy komediowe, występy kabaretowe, czytajcie humorystyczne żarty. Nic tak nie odpręża jak porządna dawka śmiechu. Pamiętajcie też o zdrowym odżywianiu.
Podczas stresu zużywa się taki hormon jak serotonina, czyli właśnie ta substancja odpowiedzialna za nasz dobry nastrój. Warto wtedy spożywać węglowodany złożone oraz witaminy z grupy B, wapń i magnez, które podnoszą poziom tego hormonu. Jest wiele metod jeszcze radzenia sobie ze stresem, jednak jest to rozmowa na dłuższą chwilę. Na przykład jakieś zajęcia w szkole 45-minutowe. Na dzisiaj chciałabym tylko tak krótko podsumować, że stres nie jest zatem zjawiskiem negatywnym całkowicie, pod warunkiem, że nie unikamy sytuacji stresowych, a sukcesywnie pokonujemy stawiane przed nami zadania. Często wyolbrzymiamy swoje problemy, negatywnie myślimy o tym, co ma się wydarzyć, także bardzo ważne jest to pozytywne myślenie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was do kontaktu i korzystania z naszych usług. Wszelkie dane teleadresowe do mojej jednostki są podane na slajdzie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.